Piłkarze w trakcie swojej kariery zarabiają miliony, a nawet miliardy dolarów z licznych kontraktów reklamowych, mediów społecznościowych i bezpośrednio od samego pracodawcy, czyli klubu, w którym aktualnie występują. Czarują na boisku, w spotach i tak właśnie kolejne kwoty wpadają na ich konta. Zapewne jednak domyślacie się, że talent i umiejętności kopania futbolówki na murawie w świetle reflektorów nie przekładają się często na iloraz inteligencji, ani zdolność nabywania wiedzy u owych zawodników. Widzieliśmy już takich gagatków jak Mario Balotelli czy Joey Barton, którego zresztą zachowania były na tyle absurdalne i idiotyczne, że naprawdę jest to temat na jakiś śmieszny i osobny odcinek. Możemy nawet się umówić, że wystarczy mi pod tym filmem 20 łapek i materiał o nim postaram się zrobić, ale do rzeczy. Wielu piłkarzy, którzy na co dzień zarabiają wielkie pieniądze, jeżdżą samochodami wartymi tyle, ile w życiu raczej nigdy przeciętny Polak na koncie nie zobaczy, tak naprawdę często nie byli wcale orłami w szkole i nawet nie napisali matury, a nazwiska te znane są na całym świecie. Chcesz dowiedzieć się, o kim mowa? Zapraszam Cię na ten kilkuminutowy seans, przed którym jeszcze chcę Cię poprosić o wsparcie, jakim jest dla mnie łapka w górę oraz subskrypcja, dzięki czemu będziesz mógł zostać tutaj na dłużej, a uważam, że naprawdę warto. Powiem jeszcze, że na cały pomysł odcinka wpadłem tak, że po prostu chciałem nagrać coś takiego związanego z końcem roku szkolnego i początkiem wakacji i taki pomysł po prostu wpadł mi do głowy. Najłatwiejszy do przywołania przykład piłkarza Niełka, który nigdy nie miał chęci do nabywania wiedzy o polach trójkątów, krzywych i innych zagadnieniach omawianych w szkołach podstawowych, co najmniej u nas w Polsce, to zdecydowanie znany wszystkim Cristiano Ronaldo. Wielokrotnie będący na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej zarabiających sportowców na świecie, ten podpisujący ogromne kontrakty na niebotyczne sumy zawodnik ma jedynie wykształcenie podstawowe. Nie był ani w liceum, ani na studiach, ani nie napisał matury, co jest konsekwencją tego pierwszego. W wieku 14 lat skończył edukację za pozwoleniem matki, no i poświęcił się piłce nożnej, co było niezwykle ryzykowną, ale i najlepszą decyzją w jego życiu. Grając w piłkę, zarabiając dzięki reklamom i mediom społecznościowym, Ronaldo zainkasował za ten sezon łącznie około 125 milionów dolarów według Forbesa. Jeszcze warto w jego kontekście wspomnieć o tym, że co ciekawe, Portugalczyk miał w dzieciństwie również zostać wyrzucony ze szkoły. Ronaldo miał rzucić krzesłem w nauczycielkę, ponieważ ta podobno śmiała się z jego akcentu, jako że ten urodzony był na Maderze, gdzie mówi się trochę inaczej niż w całej drugiej części tej takiej lądowej Portugalii. W każdym razie CR7 miał ogromne szczęście, ale nic nie osiągnąłby bez ciężkiej pracy oraz niesamowitych chęci bycia zawodowym piłkarzem. Podobnie jak on i jego największy rywal Lionel Messi także nie skończył edukacji, w tym przypadku szkoły średniej, i gdy w wieku 13 lat wyjechał do Barcelony, aby szkolić się w La Masii, zupełnie odpuścił naukę, zamiast skupiać się na książkach poświęcał się treningom, a dzięki tej decyzji można uznawać go za nawet najlepszego piłkarza w historii. Tak samo jak Ronaldo zarabia obecnie ogromne sumy, w tym roku zarobił około 110 milionów dolarów, więc on także na tej decyzji skorzystał. Choć ponownie była ona bardzo ryzykowna. Tyle. Pewnie kojarzycie Renato Sancheza, Portugalczyka, który strzelił nam gola w ćwierćfinale Euro 2016, w którym biało-czerwona drużyna Adama Nawałki mierzyła się z Portugalią. Zawodnik ten zarabia około 3 miliony euro z samego kontraktu z klubem Lille na sezon, a również skończył jedynie podstawówkę. Tak samo zresztą znany były zawodnik Bayernu Monachium, Francuz, Frank Ribery, który obecnie gra w barwach Salernitany i raczej nie musi bać się o kłopoty finansowe. A jeśli ktoś chciałby poprosić o przykład z naszego podwórka, to choćby Artur Boruc, były reprezentant Polski i zawodnik AFC Bormów, który za niedługo skończy karierę w Legii Warszawa, w szkole zawodowej uczył się na mechanika samochodowego i matury również nie napisał. A idąc z tym już na ławkę trenerską, to znany wszystkim Franciszek Smuda, trener reprezentacji Polski w latach 2009-2012, także egzaminu dojrzałości nie zdał, ponieważ stwierdził, że po prostu nie jest mu on do niczego potrzebny. A przechodząc do tych bardziej legendarnych i historycznych piłkarzy, grających przeważnie w XX i na początku XXI wieku, to czy wiesz, że Roy Keane nigdy nie przykładał się do nauki, często uciekał z lekcji, a również stał się graczem światowej sławy? Czy wiesz, że Ronaldo Nazario, brazylijski fenomeno, także nie przykładał się do nauki? I czy wiesz, że sam Pele, ten historyczny gwiazdor, nie był nigdy w liceum, a wykształcenie ma jedynie na poziomie podstawowym? Że wszystko postawił na jedną kartę i odniósł sukces?
Ja wiem, bo subskrybuję Cubex Football. Ale ten odcinek jest głupi. Żeby nie było, zamiast tego odcinka nie polegał na tym, żeby zniechęcić was do nauki, a bardziej natknąć do rozwoju własnych zainteresowań, które szkoła często hamuje. Gry w piłkę, próbowania, rozwijania się, bo może się trafić wam szansa, którą o ile wykorzystacie, nie tylko sprawi, że spełnicie swoje marzenia, ale możecie nawet być ustawieni dzięki niej do końca życia. Ale pamiętajmy, bądźmy też realistami, ponieważ często tak naprawdę niewielu z nas będzie dochodziło na najwyższy szczebel i prawdopodobnie żaden z waszych znajomych i wy także możecie nie zagrać nawet nigdy w ekstraklasie. Ale to nie zmienia tego, że po prostu powinniśmy dalej ćwiczyć, rozwijać swoje zainteresowania, a każdy upadek powinien być dobrą okazją do wyciągnięcia wniosków, nie ostateczną porażką. Bo każdy z tych zawodników może teraz realizować się na murawie dzięki włożonej pracy. I nie trzeba być Einsteinem, żeby takową szansę wykorzystać. Wystarczy pracować i nigdy się nie poddawać. Warto właśnie się rozwijać, warto trenować i w tym wszystkim też znajdować jakąś granicę, kiedy po prostu trzeba trochę czasu poświęcić na naukę, bo prawda jest taka, że wielu z nas po prostu może tego szczęścia nie mieć. Ja na przykład trenuję dla samej rekreacji. Wiem, że piłkarzem nie zostanę, ale mimo wszystko próbuję, rozwijam się i sport sprawia, że mogę też na przykład odpocząć od przytłaczających mnie spraw, albo po prostu spotkać się ze znajomymi. Ten materiał kieruje tak naprawdę do młodszych osób, które załóżmy mają jakieś ambicje i przez to zaniedbują naukę i chcę dać im radę, z której mam nadzieję, że skorzystają. No i dziękuję wam za dzisiaj, do zobaczenia wkrótce, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli materiał wam się spodobał, no i do zobaczenia za niedługo, cześć. I miłych wakacji.